Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W autonomicznym regionie Karakaupacja na zachodzie Uzbekistanu trwają masowe demonstracje przeciwko planowanej zmianie konstytucji. Tego kraju. W piątek 1 lipca doszło do krwawego stumienia demonstracji w Nukusie w stolicy Karakaupacji. Same protesty wybuchły po tym, jak prezydent Uzbekistanu, Szaf Szafkat Mirziojew, ogłosił plany wprowadzenia zmian do konstytucji, które Ograniczyłyby niezależność Karakaupacji. Ten autonomiczny region ma obecnie zapisane prawo do przeprowadzenia referendum niepodległościowego i możliwej secesji. Jest ta, taka rzeczywiście możliwość wpisana do konstytucji, że w wyniku referendum Karakaupacja może stać się potencjalnie niepodległym. Państwem. Natomiast przewidziana przez prezydenta Mirziojewa nowelizacja konstytucji odbierałaby Kara tę właśnie. Możliwość. No i wiemy już, że wczoraj, 2 lipca, prezydent Uzbekistanu zrezygnował z planów ograniczenia autonomii Republiki Karakaupackiej no, na fali właśnie tych protestów. Warto powiedzieć kilka słów na temat samego regionu i jego znaczenia znaczenia także, także geopolitycznego to spory obszar obejmujący około 166 tysięcy km kwadratowych zamieszkany przez około 1 800 tysięcy mieszkańców zamieszkują go zarówno Kazachowie, Uzbekowie jak i Karakaupaci. Karakaupaci to lud pochodzenia tureckiego, on w takiej zwartej grupie zamieszkuje obszar na południe od jeziora, od jeziora Aralskiego. Warto Także tutaj powiedzieć kilka słów skąd się wzięła w ogóle ta autonomia, skąd się wzięły, wzięły te problemy obecnie Uzbekistanu. W 1925 roku te tereny zamieszkane przez Kara Kałpaków zostały, zostały wchłonięte przez Związek Sowiecki jako Kazachska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Sowiecka Kara Obwodu Autonomicznego. Taka długa, długa nazwa, która została zmieniona w 1932 roku. Została utworzona Karakałpacka Autonomiczna Socjalistyczna Republika Sowiecka. No i taka ostatnia zmiana administracyjna już przed, przed najazdem III Rzeszy na Związek Sowiecki nastąpiła w 1936 roku. Wtedy Karakałpacka Autonomiczna Socjalistyczna Republika Sowiecka stała się częścią Uzbeckiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej. I właściwie ten stan, ten stan przetrwał do rozpadu Związku Sowieckiego w 1991 roku. Choć warto zauważyć, że rok wcześniej, bo w 1990 parlament Karakaupacji ogłosił suwerenność państwową. No, natomiast po, po tym, jak Uzbekistan ogłosił wyjście ze Związku Sowieckiego, no, to wtedy włączył Karakaupację w swój, do, na, do swojego terytorium. No i doszło do takiego porozumienia w 1993 roku, które obiecywało przeprowadzenie referendum niepodległościowego na terytorium Karakaupacji. Do, y, mówiło się wtedy o roku 2000. Mówi się wtedy o roku 2013. 2013. Oczywiście tego referendum żadnego nie było. Tutaj Karakaupacy uważali i uważają, że są przez władze centralne Uzbekistanu szykanowani, że dochodzi do, do, do represjonowania ich i do także represjonowania tych, tych, te, tego nurtu politycznego, który domaga się cały czas ogłoszenia referendum niepodległościowego. Tutaj jednym z takich najsłynniejszych przywódców separatystów karkałpackich jest Aman Sagidullajew, który, który zresztą musiał uciekać, uciekać z kraju. Był oskarżony o, o, różne, o nadużycia jako. Mm, Szef firmy, który produkował sprzęt, sprzęt rolniczy, o defraudację sporych, sporych sum pieniędzy. Natomiast no, wiemy, wiemy doskonale, że pod rządami islama Karimowa, który zmarł w 2016 roku, no, właściwie wszelkie ruchy separatystyczne w Uzbekistanie były, były tłumione. Natomiast po objęciu władzy przez Szafkata Mirzojewa, no. Sytuacja tak naprawdę niewiele się, tutaj, niewiele się tutaj zmieniła. Te kwestie związane z niepodległością, z prawem do, do niepodległości, no, są uznane w artykule pierwszym konstytucji tej, tego regionu. No i także używa się tutaj określenia Republika Karakał Pakstanu. Natomiast rzeczywiście takie, takie rozwiązania prawne są wprowadzone. Jest Teoretycznie możliwe, aby, aby wprowadzić, natomiast w, moim, w mojej ocenie bardzo wątpię w to, aby prezydent Mirziojew zdecydował się na rozpisanie takiego referendum, biorąc pod uwagę na to, że Karakaupacja to kraj z jednej strony z jednej strony, oczywiście słabo stosunkowo słabo zaludniony, ale tak naprawdę posiada posiada bezcenny, bezcenny surowiec ropę naftową, posiada także zasoby, posiada również złoża gazu ziemnego. No i także jest istotny, jeśli chodzi o kwestie żywnościowe, jeśli chodzi o produkcję ryżu chociażby. Więc w mojej ocenie ta sytuacja jakiegoś rozpisania referendum niepodległościowego jest mało prawdopodobna. Natomiast widać tutaj że że Prezydent Mirzijojew także, także stara się balansować na arenie, na arenie międzynarodowej. Wiemy, że zachował tutaj taką daleko idącą neutralność, jeśli chodzi o kwestie wojny na Ukrainie. Nie poparł tutaj ani nie poparł Rosji, ale zdystansował się wobec tego. Opowiedział się za suwerennością państwa, państwa ukraińskiego. Stara się oczywiście lawirować, boi się, że tutaj no, ta mniejszość etniczna Karakałpaków mogłaby zdestabilizować. Sytuacji, ich dążenia niepodległościowe mogłyby niczym efekt domina spowodować no, problemy wewnętrzne, wewnętrzne Uzbekistanu, zamieszkanego przez około 35 milionów mieszkańców. Warto także zauważyć, że Karakaupacy są, są ludem pochodzenia tureckiego, są muzułmańskimi sunnitami. I ten język karakaupacki jest bli, bliski językowi kazachskiemu. No, niewątpliwie jest to Sytuacja ma mało komfortowa z, z punktu widzenia obecnego prezydenta, prezydenta Uzbekistanu. Póki co prezydent Mirzijojew wprowadził stan wyjątkowy w Karakałpacji, który ma potrwać do 2 sierpnia bieżącego roku. Dziękuję Państwu za uwagę.